Proszę bardzo. Proszę. Jakie są szanse na to, że my wyciągniemy lekcję z tego, pan Korzekago, bardzo lubię to powiedzonko, że Polak przed szkodą, po szkodzie głupi. No być może, że wie pan, jakieś wnioski wyciągniemy. Myślę, że pewnym optymizmem napawa okoliczność, że wniosek wyciągnęła Polonia amerykańska. Bo w Stanach Zjednoczonych 12 grudnia ubiegłego roku Senat przez aklamację przyjął ustawę, która w Senacie nosi numer 447. Ona zobowiązuje Izbę Reprezentantów, gdzie teraz jest wałkowana, nosi numer 1226. Ona to jest na razie projekt, bo jeszcze nie jest uchwalona, jeszcze Izba Reprezentantów musiałaby to uchwalić, prezydent by musiał podpisać. Ona zobowiązuje sekretarza stanu, aby współpracując z organizacjami pozarządowymi, to znaczy z żydowskimi organizacjami przemysłu Holokaustu, dwa razy w ciągu roku składał kongresowi sprawozdanie z tego, jak kraje środkowej Europy, czytaj Polska, realizują żydowskie roszczenia majątkowe, które w międzyczasie wzrosły do 300 miliardów dolarów, ponad 300 miliardów dolarów. Najbardziej niebezpieczny jest punkt trzeci tej ustawy, który stanowi, że tak to jest sformułowane, przychody z własności bezdziedzicznej mają być przeznaczone na wspieranie ocalałych z Holokaustu, na finansowanie edukacji o Holokauście i na inne cele. Dlaczego ten punkt trzeci jest taki niebezpieczny? Dlatego, że to znaczy, że ta własność bezdziedziczna musi być wyodrębniona, musi zostać wyodrębniona, chociażby po to, żeby wiedzieć, jakie przychody z niej płyną, prawda? I bez tego to nie wiemy. A skoro już zostanie wyodrębniona, musi być komuś oddana w zarząd. No to wiadomo komu. Tym organizacjom, które będą rozdzielały te przychody zgodnie z dyspozycją punktu trzeciego ustawy. To oznacza, że w Polsce, na terenie Polski, środowiska żydowskie otrzymałyby majątek no, wartości co najmniej 65 miliardów, a teraz mówię nawet ponad 300 miliardów dolarów. To by oznaczało, że z dnia na dzień to środowisko zyskałoby dominującą pozycję ekonomiczną, która by się natychmiast przełożyła na dominującą pozycję polityczną. Krótko mówiąc, zafundowalibyśmy sobie szlachtę jerozolimską, której bardzo trudno byłoby się uwolnić. Nie wiem, czy 100 lat by wystarczyło. No, a potem byśmy się przyzwyczaili już. Po 100 latach to już można się przyzwyczaić, że tak jest. Przyzwyczajamy się już 900, więc. No i Polonia amerykańska podjęła desperacką próbę blokowania tej ustawy. Bo w tej chwili no, wystąpili tam działacze Polonii amerykańskiej, nawet pan Frank Spula się przyłączył do tej akcji i wystosowali petycję do wszystkich kongresmenów, zwłaszcza do tych 48, którzy są w Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, ale też zainicjowali taką akcję pisania listów. Polacy, obywatele amerykańscy piszą listy do swoich kongresmenów, żeby ich tu uczulić na tę sprawę. No i na razie w Izbie Reprezentantów ta ustawa nie postępuje. Zobaczymy, co będzie, no bo Żydzi też lobbują po swojemu, także tu. No więc to są takie, bo najważniejszą w tej chwili sprawą jest zablokowanie tej ustawy, niedopuszczenie do jej uchwalenia. W Ameryce lobbying jest rzeczą legalną i praktykowaną, więc to nie jest jakieś nic nadzwyczajnego, to nie oznacza, że Polska tam, Polonia się szarogęsi w Ameryce, nie, że się panoszy, nie, to wszyscy tak robią, więc to Polonia do tej pory była niezdolna do wykonania takiej akcji. Teraz okazuje się, że
nabiera tej zdolności. No to jest bardzo dobrze, bo jak byłem w ubiegłym roku i dwa lata temu w Stanach Zjednoczonych, to miałem wiele takich spotkań w wielu miastach i tam z Polonią, to zaklinałem ich na wszystkie świętości, żeby przynajmniej w jednej sprawie Polonia przemówiła jednym głosem, bo tam, że w dwóch przemówi, to już na pewno nie, a w trzech to w ogóle nie ma mowy, to, ale w jednej to okazuje się, że można. No dzięki Bogu, to może być szczęśliwa wina. A Gomułki 2,5 roku pracowała komisja angielsko-polska, gdzie roszczenia te zostały uregulowane. Część dokumentów została zniszczona. Dokumenty się znajdują w Anglii, w Stanach Zjednoczonych. To można poruszyć te tematy i udowodnić. Szanowny panie, proszę państwa, nie jest tak źle. Tę umowę indemnizacyjną, bo rozumiem, że to ma pan na myśli, z 1960 roku ze Stanami Zjednoczonymi, to ja nawet na własnej stronie internetowej wydrukowałem i można ją tam znaleźć. Bo się znalazła w Ministerstwie Finansów, nie, wcale nie tak źle. Tylko tyle, że to jest umowa dotycząca czego innego. To jest umowa, na podstawie której Polska wpłaca rządowi Stanów Zjednoczonych 40 milionów dolarów ówczesnych, a rząd Stanów Zjednoczonych przyjmuje na siebie roszczenia odszkodowawcze, obowiązek wypłacenia odszkodowań dla zamienie obywateli amerykańskich znacjonalizowanych w Polsce. Tego dotyczy ta umowa. Podobnie jak inne umowy zawarte z innymi państwami. Natomiast roszczenia żydowskie dotyczą mienia bezdziedzicznego, to znaczy mienia, do których nikt, żaden konkretny człowiek nie rości sobie pretensji. Bo to było mienie po Żydach wymordowanych, którzy byli obywatelami polskimi, a nie amerykańskimi, a nie izraelskimi, bo Izraela jeszcze nie było. Izrael powstał 14 maja 1948 roku, więc po wojnie dopiero. Nie było takiego państwa, więc nie mogli być obywatelami Izraela. I to dotyczy zupełnie innej sprawy, także informuję o tym, żebyśmy nie mieszali tych rzeczy. Roszczenia żydowskie w związku z tym są całkowicie bezzasadne. I naciski na Polskę idą w tym kierunku, żeby polskie władze stworzyły pozór podstawy prawnej, pozór legalności. Dlatego, bo tego nie ma, tego nawet pozoru legalności nie ma. W związku z tym od 30 lat, od 90 roku, takie właśnie naciski są. Ja tę sprawę śledzę od 30 lat, więc no wiem, co mówię. Proszę bardzo. Chciałem zapytać się o tę ustawę IPN, co została teraz jakby poprawnie zamrożona, odwrócona do Trybunału. No to jest nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, do której wprowadzono artykuł, znaczy punkt kolejny artykułu 55, bo przepis karny penalizujący tak zwane kłamstwo oświęcimskie, a więc każdy sprzeciw wobec zatwierdzonej wersji historii II wojny światowej, a konkretnie oświęcimskiego obozu, to został wprowadzony do tej ustawy, zresztą na żądanie strony żydowskiej w 1998 roku, kiedy ta ustawa o IPN została uchwalona. Teraz tylko została nowelizacja, że polskie władze chciały w ten sposób zapobiec tym wszystkim opowieściom o polskich obozach zagłady. Ale ustawa z punktu widzenia prawnego, takiego już legislacyjnego, jest zrobiona źle. To trzeba sobie szczerze i otwarcie powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że na podstawie tego przepisu można Polskę i naród polski szkalować pod pretekstem, że to jest szkalowanie w dziele naukowym albo w jakimś artystycznym tym. Kiedyś nie było takiej furtki. Ta nowelizacja otworzyła taką furtkę, więc dlatego mówię, to jest zdumiewające. To jest zdumiewające, że polskie władze, no albo są dwie możliwości. Albo w Ministerstwie Sprawiedliwości są durnie,
którzy nie potrafią zwykłego przepisu skonstruować. Albo to nie są durnie, no to, ale, albo no to w takim razie to jeszcze gorzej. Bo jak durnie, no to wiadomo, to uprzejme wyjaśnienie, ale to jak nie, no to znaczy, że jeszcze gorzej. Tym bardziej, że ta nowelizacja była, jak to ujawnił pan wiceminister Jaki, była konsultowana z ambasadą Izraela. I te konsultacje trwały kilka miesięcy i ambasadoressa izraelska żadnych zastrzeżeń nie podniosła. I dopiero jak ta nowelizacja została uchwalona przez Sejm, kiedy już nawet ze względów prestiżowych na nie można było tak się wycofać, to ambasada krzyknęła Gewalt! Cały Izrael krzyknął Gewalt! Żydzi w Ameryce krzyknęli Gewalt! No a jak Żydzi w Ameryce, to i Departament Stanu też krzyknął Gewalt! No to jak Gewalt, to kongresmeny się robią ostrożne. Państwo rozumiecie, chodziło o to, żeby zniwelować, czy, że tak powiem, zneutralizować polski lobbying w Stanach Zjednoczonych. O to chodzi. Nie chodzi o żadną prawdę. No, wybijmy to sobie z głowy. Dlatego po prostu irytuje mnie i śmieszy to, że pan premier Morawiecki wdaje się w jakieś dyskusje z jakimiś drapichlonami, bo tam taki jakiś dziennikarz z Nowego Jorku go zaczepił, że tam jego matka, tam coś tam. I ona był na miejscu premiera Morawieckiego, to mu powiedział, szanowny panie, bardzo ważną sprawę pan poruszył. Obiecuję panu, że polskie władze na pewno się zajmą. Zaczniemy od ustalenia, czy w ogóle pan miał matkę. A jak się okaże, że miał pan, no to sprawdzimy, co tam się z nią stało i tak. Zostanie pan poinformowany o tym, zapewniam pana tutaj z tego miejsca, jako premier rządu Rzeczypospolitej. I tyle, i bym go w ten sposób, wie pan, zbył. Tymczasem pan premier zaczął się licytować. Kto był gorszy, kto był, no to, to daleko z tym nie zajmiemy, jak się zaczniemy licytować. Nie chodzi o żadną prawdę, tylko jest interes do zrobienia. Te 300 miliardów dolarów, czy przynajmniej 65. A ten interes ma taką specyfikę, bo to nawet nie chodzi o żadne osobiste. Być może są Żydzi, którzy Polaków nienawidzą, czy Polski nienawidzą. Pewnie są tacy. Ale tu ich tam wielu nie ma. Dlatego mówię, że nie ma w tym nic osobistego takiego. Tylko po prostu ten interes ma taką specyfikę, że naszemu narodowi trzeba przyprawić odrażający wizerunek narodu morderców. I to jest ten problem. Dlatego powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę i z Izraelem, izraelskie klangory puszczać mimo uszu. Natomiast załatwić sprawę z Amerykanami. Trzeba szczerze tam, bez hałasu, ale porozmawiać z nimi. Chcecie mieć tutaj bazy na polskim terytorium, czy nie chcecie? To decydujcie się, co chcecie i jak się zdecydujecie, to nam powiedzcie. Bo jak powiecie nam, że nie chcecie, to my pojedziemy do Moskwy i Putin będzie miał tu swoje bazy za pół roku. Chcecie, żeby rosyjska broń do was przesunęła, bliżej was? No to zdecydujcie się. Czego chcecie? To nie jest tak, że nie mamy żadnych argumentów. Mamy argumenty. One są. Ja mam pytanie, czy możliwe by było, żeby polski rząd zwrócił się do Amerykanów o stwierdzenie, czy Amerykanie, dla Amerykanów ważniejsza jest sprawa polska czy izraelska? Czy to jest możliwe? Nie ma takiej potrzeby. My nie powinniśmy, wie pan, Amerykanów pouczać, jaką politykę mają prowadzić. Bo, tak, tak, więc powinniśmy się powstrzymać przed pouczaniem nie tylko Amerykanów, ale kogokolwiek. Jaką politykę ktoś ma prowadzić, jak ma rozumieć swój interes. Tylko my powinniśmy dbać o swój interes. I tyle. I
pilnować, żeby nas Izrael nie pouczał, wie pan, nie przyzwyczajać Izraela, żeby nas pouczał i tak dalej, ale nie pouczajmy nikogo. Tym bardziej, że, wie pan, sojusz polsko-amerykański ma wszelkie znamiona sojuszu egzotycznego. Sojusze się dzielą na dwie grupy. Sojusze realne i sojusze egzotyczne. Sojusz realny jest wtedy, jak jeden sojusznik utraci niepodległość, to zaraz drugi też. Jadą na tym samym wózku. Sojusz egzotyczny ma miejsce wtedy, jak jeden sojusznik utraci niepodległość, a drugi może tego nawet nie zauważyć. Więc sojusz polsko-amerykański ma wszelkie znamiona sojuszu egzotycznego. My na to nie mamy wpływu, bo to jest konsekwencja obiektywnych proporcji. Natomiast możemy tę egzotykę trochę zmniejszać, właśnie umiejętnie kreując nasz interes państwowy. I naprawdę mówię, żebyśmy się powstrzymali przed pokusą pouczania kogo. Amerykanie, niezależnie od tego, czy z naszego punktu widzenia politykują mądrze, czy głupio, to będą politykowali po swojemu. I my ich nie przekonamy. My musimy tylko tak politykować, żeby niezależnie od tego, czy Amerykanie z naszego punktu widzenia politykują mądrze, czy głupio, żebyśmy my na tym w miarę możliwości dobrze wychodzili. I tyle. To jest duża sztuka. Niestety nasi umiłowani przywódcy tej sztuki nie umieją. Jeszcze się muszą tej sztuki nauczyć. No i to na razie ta edukacja nas bardzo drogo kosztuje. Tak. A to szkoda, że to do szkoły, to w szkole powinno się nauczyć. Niestety bąki zbijali, no i teraz mamy takie skutki. Proszę bardzo. To Polakom trzeba jakiegoś rządu, który będzie pracował w ich interesie. I parę lat temu pan napisał, że że partia Fidesz z panem Orbanem to wypłynęła w momencie, kiedy tamtejsi się zorientowali, że muszą płacić Francuzom za wodę z Dunaju. Czyli był to taki fundament do pojawienia się i partii Fidesz, i pana Orbana, który, jak się tak obserwuje, to wydaje się, że pracują oni w interesie Węgrów. Tak to wygląda. Chciałem zapytać, czy jakiś taki to w ogóle widać fundament w Polsce na pojawienie się właśnie takiego rządu użytecznego dla Polaków? Niestety nie widać, bo to, co wie pan, Węgry były takim samym państwem, jak i Polska, to znaczy państwem, którym że tak powiem, scenę polityczną tasują bezpieczniacy. Na Węgrzech też tak było. No ale pojawił się Orban w pewnym momencie i pytanie, no to w takim razie co z bezpieczniakami? Czyżby nic nie słychać, żeby zostali, ktoś ich pozabijał. Więc są. Ani nie wyparowali, a nikt ich nie powybijał, więc są. To co, nawrócili się? Nie ma takiej możliwości. Wilk zmienia skórę, ale nie obyczaje. To co się stało na Węgrzech, że Orban się pojawił i że nie ma wojny politycznej na Węgrzech, bo Orban już po raz drugi wygrał wybory z większością konstytucyjną, czego jeszcze u nas nikomu się nie udało, czyli ma poparcie narodu swojego. Ja tłumaczę to tak, właśnie to, co nawiązuje do tego, co pan przypomniał, że Anglia, znaczy Niemcy, Francja i Rosja, które przejęły całkowitą kontrolę nad węgierską gospodarką, wyślizgały węgierskich bezpieczniaków ze wszystkiego, rozebrały ich do naga. Do tego doszło, co pan tu zacytował, że Węgrzy musieli kupować wodę z Dunaju w państwowej spółce francuskiej. Wodę z Dunaju. No, bo była ilustracja, że bezpieka węgierska już nic nie ma. Jak już nawet wody z Dunaju nie mają, to znaczy, że nic nie ma. No i oni w tym momencie jednym susem przeskoczyli na stronę umęczonego narodu węgierskiego. W nadziei, że on coś i dla nich też odwojuje, jakąś tam przestrzeń, jakieś żerowisko. Ale to trzeba temu narodowi pozwolić wojować. I na tej zasadzie Orban doszedł do władzy i nie ma przeciwników właściwie, bo gdyby inaczej było, to by tam wojna polityczna była jeszcze gorsza niż u nas. A nie. Co Orban, jaki program Orban przedstawił? Bo to jest istotne. Orban przedstawił
powiedział tak, musimy wydobyć Węgry z pułapki zadłużenia. No słusznie, bo państwo, które siedzi u kogoś w kieszeni, to może tylko groźnie kiwać palcem w bucie i to jak mu pozwolą. Bo inaczej go wyrzucą albo kieszeń zamkną i tyle. Wydobycie państwa z pułapki zadłużenia, i to się mu udaje, wymaga przykręcenia śruby i to mocnego. I Orban przykręca śrubę nie tylko zagranicznym korporacjom, ale zwykłym Węgrom też. Zwykłym Węgrom też przykręca śrubę, mimo to dwa razy wygrał wybory z większością konstytucyjną. To znaczy, że mimo im, że Węgrom przykręca śrubę, to Węgrzy go popierają. Co, jak wyjaśnić ten fenomen? Co to się dzieje? To lubią, jak im ktoś śrubę przykręca? Czy co? Nie, nikt tego nie lubi, ale pewne światło na to rzuca fragment preambuły do konstytucji nowej węgierskiej, którą właśnie Orban przeforsował. Tam jest wzmianka o, takie słowa, korona świętego Stefana. O co chodzi? W Polsce to nic nie mówi, na Węgrzech bardzo dużo mówi. To jest inna nazwa terytorium węgierskiego sprzed traktatu w Trianon. Traktat w Trianon był Węgrom narzucony 4 czerwca 1920 roku jako kara za uczestnictwo Węgier w I wojnie światowej po niewłaściwej stronie. I traktat w Trianon był dla Węgier traktatem rozbiorowym. Węgry utraciły 2/3 terytorium państwowego. Więc teraz możemy sobie, dopiero w świetle tego, możemy sobie odtworzyć to, co Orban mówi, nie wprost, tylko aluzjami, mówi Węgrom. Musimy wydobyć państwo z pułapki zadłużenia, żeby odzyskać swobodę ruchów. W tym celu muszę przykręcać wam śrubę, ale to nie ze złośliwości, tylko dlatego, że taki w przyszłości mamy cel. Obalenie skutków traktatu w Trianon. Węgrom nie trzeba tego dwa razy powtarzać. Najwyraźniej rozumieją to. Najwyraźniej rozumieją to i Orbana popierają. Niestety u nas nikt z takim programem nie wystąpił, czy z podobnym, bo pan prezes Kaczyński realizuje coś, co naprawdę chyba kocha. Taką reaktywację przedwojennej sanacji. Jemu się to chyba podoba, co więcej, bardzo wielu ludziom w Polsce się to podoba. Tylko to moim zdaniem nie jest program, który do czegoś prowadził. On prowadzi donikąd. Ale to jest, bo ja się mogę mylić, nie mówię, że... Także taka jest różnica. Taka jest różnica. Dlatego Orban, jeszcze Orban ma jedną właściwość. Potrafi być elastyczny. Potrafi być elastyczny. Jak... Za co był zresztą ofuknięty przez naszych tutaj umiłowanych przywódców, kiedy zażądał od Ukraińców autonomii dla Rusi Zakarpackiej. Co to, o co tu chodzi? Bo to Ruś Zakarpacka była częścią Węgier. Ale na skutek traktatu w Trianon została przyklejona do Słowacji. Do Czechosłowacji. A po wojnie Stalin odkroił tę Ruś Zakarpacką i przykleił do Ukrainy. No to dlaczego węgierski premier ma dzisiaj respektować jakieś stalinowskie zarządzenia? A został za to przez właśnie pana Jarosława Kaczyńskiego ofuknięty. Co było dla mnie to po prostu niezrozumiałe, że nagle okazuje się, że mamy respektować zarządzenia Stalina, żeby tylko na złość zrobić Putinowi. No to takich głupot Orban nie robi. To trzeba mu oddać. Może jakieś inne robi, ale takich głupstw nie robi. Dziękuję bardzo. Chciałem panu podziękować bardzo za interesujący komentarz do zdarzeń, które miały tutaj miejsce już od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o teren Polski. Ja mam dwa pytania. Pierwsze, dlaczego i czy jak pan tłumaczy raczej to, że były
minister spraw zagranicznych, pan Waszczykowski, nie poradził sobie z tą całą komuną, z wszystkimi konsulami na lewo i prawo, z tej całej bezpieki, prawda, i no, prawdopodobnie to jest jeden z powtórek, którego musiał pójść sobie. A drugie pytanie dotyczące szans, żeby JOW-y powstały w Polsce i żeby się zaczęła prawdziwa demokracja. Dziękuję bardzo. Zacznę może od tego drugiego. Wie pan, jednomandatowe okręgi wyborcze budzą wiele nadziei w Polsce. Mają swoich zwolenników, ale obawiam się, że zwolennicy jednomandatowych okręgów wyborczych przypisują tej zmianie skutki, których ona nie może przynieść. Przypisują jej skutki, których ona nie może przynieść. Wiem, co mówię, dlatego że w 1992 roku, jak jeszcze nikomu się nie śniło o jednomandatowych okręgach wyborczych, ten ruch w ogóle jeszcze nie powstał, to powstała wtedy w Sejmie taka nadzwyczajna komisja do opracowania ordynacji wyborczej. I koledzy posłowie, ja nie byłem posłem, tylko byłem sędzią Trybunału Stanu wtedy, i koledzy posłowie poprosili mnie, żebym napisał taką ordynację. Ponieważ nie udzielili mi żadnych wskazówek, czego chcą, więc miałem całkowicie wolną rękę. No i pomyślałem sobie tak, że, a byłem wtedy taki naiwny jeszcze, to wstyd się przyznać, ale to prawda, że myślałem, że z tą dekomunizacją to naprawdę wszyscy chcą. Naprawdę tak myślałem. No dzisiaj się, jak sobie przypomnę, się wstydzę sam przed sobą. No i pomyślałem sobie tak, to ja w takim razie zrobię ordynację taką, która będzie dekomunizująca, bez użycia tego słowa. I posłużyłem się modelem francuskim wyborczym, który jest skonstruowany tylko po to właściwie, żeby blokować Frontowi Narodowemu dostęp do władzy. Front Narodowy jeszcze dawniej miał kilkanaście procent głosów w wyborach, no teraz to jest najsilniejsza partia właściwie we Francji, miał kilkanaście procent głosów w wyborach i nie wprowadzał do Zgromadzenia Narodowego w Paryżu ani jednego posła. Dlaczego? Otóż we Francji są jednomandatowe okręgi wyborcze. Tylko że wybory odbywają się w dwóch turach. W pierwszej turze, żeby z marszu uzyskać mandat, to trzeba uzyskać w swoim okręgu wyborczym bezwzględną większość głosów, czyli przynajmniej 50% plus 1. Jeżeli jest wielu kandydatów, a przeważnie tak jest, no to nikt nie uzyskuje bezwzględnej większości, w związku z tym jest druga tura. I w okresie między pierwszą a drugą turą ci kandydaci, którzy uzyskali gorsze wyniki, wzywają swoich zwolenników do poparcia któregoś z kandydatów silniejszych. To nawet z punktu widzenia wyborców jest korzystne, dlatego że zanim się odbędzie ostateczne głosowanie, na ich oczach tworzą się przyszłe koalicje wyborcze. Ten wyborca trochę lepiej wie, na co właściwie głosuje, bo u nas to nie wie. U nas to kampania wyborcza polega na tym, że każda partia mówi tak, my jesteśmy mądrzy, uczciwi, szlachetni patrioci, a tamci to są złodzieje, łajdacy, zdrajcy, no czuracy. No i jak już nas przekonają, że tak jest, to się odbywa głosowanie, a potem co się dzieje? A potem koalicja jest zawierana tych mądrych, szlachetnych, uczciwych ze złodziejami, szubrawcami, zdrajcami i tak dalej. W rezultacie realizowany jest program, o którym wcześniej nikt nie słyszał, więc coraz więcej ludzi uważa, że są robieni w konia i nie chcą w ogóle statystować w tym widowisku. Tyle, że we Francji w okresie między pierwszą i drugą turą, i teraz to się powtórzyło w wyborach prezydenckich, powstaje koalicja wszyscy przeciwko Frontowi Narodowemu. No to Front Narodowy ze wszystkimi wygrać nie może i oczywiście przegrywa. Więc ja pomyślałem sobie tak, aha, to jakby zdarzyło się tak, to z demokracją nie ma żartów. W 97 roku jeden kandydat Frontu Narodowego przedarł się przez te wszystkie zapory i wygrał wybory w swoim okręgu, w okręgu Var w Prowancji. Ja tego człowieka znałem, on się nazywał Jean-Marie Le Chevalier. Znałem go stąd, że on wydawał taką gazetę Le Patriot Givar i mi przysyłał.
To wiecie Państwo, co się stało? Sąd Najwyższy unieważnił wybory w tym okręgu. Jak ma nie wygrać, to nie wygra, żeby tam nie wiem co. Także z demokracją nie ma żartów. No, więc ja pomyślałem sobie, że skoro tak, to ja zrobię taką ordynację, że SLD, które miało 20% głosów w wyborach tych miast. Dlaczego? Bo nie byli pewni, czy sami by zostali wybrani. Mnie w ogóle nie przyszło do głowy, żeby jakieś zachęty tam, nawet bym nie wiedział, jakie zachęty tam zmontować w tej ordynacji. Może jakąś bym tam znalazł, ale nie przyszło mi to do głowy, muszę powiedzieć. Ale zrozumiałem, że nikt nie chce żadnej dekomunizacji, że tu tak się mówi, żeby było ładnie, a tak naprawdę jak przychodzi co do czego, to bliższa koszula ciału i tam do żadnej dekomunizacji nikt nie chce myśleć. No i została uchwalona ta ordynacja, jaka jest. Więc mówię to dlatego, żeby pokazać, że przy pomocy jednomandatowych okręgów też można robić różne sztuki. Ale oprócz francuskiego modelu jest model brytyjski. No to co tam mamy? Też jednomandatowy okręg, tylko znacznie prostszy system jest. Nie ma żadnej pierwszej, drugiej tury, tam żadnej bezwzględnej większości. Który kandydat uzyska najwięcej głosów, ten wygrywa w okręgu, kropka. No ale parlament brytyjski jak wygląda? Dominują dwie duże partie, a tam inne, mniejsze, to albo mają jakieś symboliczne, pozbawione politycznego znaczenia reprezentacyjki, albo w ogóle nie są reprezentowane. Więc to dlatego mówię, że pewne, znaczy jeżeli zwolennicy jednomandatowych okręgów wyborczych liczą na to, że dzięki jednomandatowym okręgom wyborczym zwiększy się reprezentatywność Sejmu, to wcale tak nie musi być. Wcale tak nie musi być. Więc dlatego mówię, że przypisuję tej zmianie takie skutki, których ona wcale nie musi przynieść. Natomiast co pan minister Waszczykowski? Bo pan minister Waszczykowski zastał pewną sytuację w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, którą dosyć dobrze skomentowała Gazeta Wyborcza przy okazji nominacji na stanowisko ministra spraw zagranicznych pana Radosława Sikorskiego. Nominacja Sikorskiego wywołała zaniepokojenie tam w niektórych kręgach, ale Gazeta Wyborcza wyjaśniła uspokajająco, że to nieważne, kto jest ministrem, bo czy jest ministrem ten, czy tamten, to ministerstwem tak człowiek kieruje zespół skompletowany przez profesora Bronisława Geremka. Według kryteriów rasowych również. Dlatego pan minister Waszczykowski czasami wykazywał zdumiewający brak skuteczności. Podobnie jak jego koledzy wiceministrowie. Ja na tej podstawie doszedłem do wniosku, że ich władza nie wykracza poza drzwi gabinetu, że korytarze już są eksterytorialne. No i tyle. I myślę, że tak jest, dopóki, no a teraz jak jeszcze powstał ten rządowy zespół do zwalczania faszyzmu, to już nie wiem, czy to będziemy, chyba wszyscy się nawzajem powyżynamy i finis polonie. Proszę raz. Dzień dobry, ja tu mam redaktora jako młodego roztropnego i przyzwoitego, używając tej samej siatki pojęciowej. Z czyjej stajni jest historyk Morawiecki? Według mnie z powszechnych informacji medialnych usłyszałem, że pracował w banku, który udzielał kredytu Ciechowi, Kulczykowi. Informacja medialna pierwsza. Udzielał pożyczek szwajcarskich również z tego samego banku. Jego żona również wzięła ten kredyt. I teraz zachodzę w głowę, czy to nie jest ten sam kapelusz, co w 2005 roku z jakiejś stajni bankowo-lichwiarskiej, bo to jest jakby ten sam przykład jak z Marcinkiewiczem, czy może coś ich różni, czy to jest moje pytanie. Wie pan, ja myślę, że nominacja pana Morawieckiego na premiera rządu w ramach tak zwanej głębokiej rekonstrukcji jest ubocznym skutkiem felonii, której dopuścił się pan prezydent Duda. Felonia to jest taki termin średniowieczny, jeszcze ze stosunków feudalnych, jak wasal zbuntował się przeciwko swojemu suzerenowi.
A pan prezydent Duda tu się w ogóle zbuntował przeciwko swojemu wynalazcy. Bo on jest wynalazkiem pana naczelnika państwa naszego. No i warto przypomnieć, że się zbuntował po 45-minutowej rozmowie telefonicznej z naszą złotą panią. A skoro już się zbuntował, Jarosław Kaczyński skonstruował taki sobie system władzy oparty na dwóch filarach. Prezydencie Dudzie i pani Beacie Szydło. No i ten jeden filar mu się złamał. A okazało się, że na tym drugim filarze też nie bardzo może się opierać, dlatego że ten drugi filar to czerpie siłę z niego, a nie odwrotnie. Z niego czerpie siłę, a nie odwrotnie. No więc musiał się cofnąć. Musiał się cofnąć i głęboko się cofnął, dlatego że pan prezydent Duda po tej felonii już nie może liczyć na bezwarunkowe poparcie Prawa i Sprawiedliwości. A nie ma własnego zaplecza politycznego, bo koniec niby by go nie wytrzepie sobie go na poczekaniu. No i musi, a tu ma jeszcze 3 lata kadencji. I musi poszukiwać sobie przyjaciół jakichś politycznych. I natychmiast mu się zgłosili przyjaciele starych kiejkuty. Ale powiedziały mu, no dobra, będziemy się z tobą przyjaźnili, ale nie za darmo. Jak nam przyniesiesz na tacy głowę Macierewicza, no i przyniósł. No i przyniósł. To jest taka głęboka rekonstrukcja rządu. To nie chodziło o pana Morawieckiego. Głęboka rekonstrukcja rządu odbyła się na takiej zasadzie, jak to Gilbert Chesterton pisał w opowiadaniu Złamana Szabla, takie kryminałki katolickie, przygody księdza Brauna. Tam jest opowiadanie Złamana Szabla i zaczyna się od takiego dialogu. Gdzie mądry człowiek ukryje liść? W lesie. A jak nie ma lasu? A to wtedy zasadzi las, żeby ukryć nim liść. No i właśnie głęboka rekonstrukcja rządu to jest ten las zasadzony po to, żeby ten wstydliwy listek w postaci poświęcenia znienawidzonego ministra Macierewicza ukryć. Ale skutki są takie, bo tam teraz nikt tam głośno tego nie mówi, ale w Ministerstwie Obrony trwa rzeź Macierewiczątek, niewiniątek. A nie tylko tam, bo Polskiej Grupie Zbrojeniowej w spółkach Skarbu Państwa od góry do dołu zwracają stare kiekuty. I to widać, że pan naczelnik państwa się cofa na całej linii. A gdzie się cofa? Dokąd się cofa? No musimy sobie postawić pytanie na z góry upatrzone pozycje. A gdzie te pozycje? Ano pod parasolem ochronnym żydowskim, który obiecał mu rozpiąć nad nim nasz najnowszy przyjaciel, pan Daniels. Kariera pana Danielsa to jest znakomita ilustracja kariery nikodemadyzmy w Polsce. No, znakomita. No, naprawdę to tylko u nas coś takiego jest możliwe. No ale to przypominam, że pan Morawiecki, zanim jeszcze został premierem, to uczestniczył w szabasowej kolacji u pana Danielsa. A pani Szydło nie została tam zaproszona. To już był sygnał, że jej gwiazda już zgasła, a tutaj mamy innych przyjaciół, no i to są inne konsekwencje. Być może, że bankowe doświadczenia pana premiera Morawieckiego są tu przydatne, dlatego że jeżeli mamy realizować na 300 miliardów dolarów roszczenia, no to jakieś banki, przez jakieś banki musi to przechodzić, tak? Jakieś banki muszą to obsługiwać. No i tu pan Morawiecki się w sam raz nadaje do tego. Proszę bardzo. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie dotyczące Ryszarda. Czy według pana to była taka po prostu całkowita kreacja, ten człowiek, czy taki teatrzyk, czy on grał
kogoś innego niż jest? Czy... Nie, on nikogo nie grał, nikogo niczym nie potrafiłby nawet, wie pan, tak? On po prostu jest sobą. Cały czas to widać przecież, tam sześciu króli i tak dalej, to widać. Małą mądrością to wszystko jest robione, no pan Rysio przecież, jeszcze w dodatku, cóż, mój Boże, jak stare Kiejkuty skreślił go z listy swoich faworytów, no to został za przeproszeniem wydymany i to przez kogo? Przez dwie panienki. No to wstyd już nawet. I to za panią Gasię panią Lutnarę. Naprawdę już to widać, że to... A zresztą pan Rysio nigdy nie był tam, nie słynął z tęgiej głowy. Nosił wprawdzie teczkę za Leszkiem Balcerowiczem, ale to od tego noszenia to on tam specjalnie nie zmądrzał. Dlatego cały czas zachodzę do takiego już człowieka. Właśnie dlatego, proszę. Pan Rysio prochu nie wymyśli, ale serduszko ma dobre i jak mu pan generał Dukaczewski coś powie, to on będzie starał się to robić. Dopóki oczywiście tam dzban będzie wodę nosił. Jeżeli mam panu przybliżyć troszkę taką fundację noszącą nazwę Procywili. No to są stare Kiejkuty. Całkiem stare. Całkiem stare. No i udział naszego nieodżałowanego byłego prezydenta pana Komorowskiego w tej przedsięwzięciu. No pan prezydent Komorowski, przypomnę, że w 2010 roku, kiedy były wybory prezydenckie po katastrofie smoleńskiej, to generał Dukaczewski, najstarszy Kiejkut III Rzeczypospolitej, publicznie oświadczył, że jak wygra Bronisław Komorowski, to on z tej radości otworzy sobie butelkę szampana. No trudno było o wyraźniejszą wskazówkę dla konfidentów, dla kogo mają głosować. No, generał Dukaczewski nie mógł powiedzieć, że znaczy, trochę się krępował. Słuchajcie, tu w prawo zwrot i tak dalej, to nie, ale na że butelkę szampana, no to konfidenci na tyle są kumaci, że wiedzą, co z tego wynika, prawda? No i tak się stało. Bronisław Komorowski rzeczywiście tam dopóki mógł, to był takim, no jakby to powiedzieć, mężem zaufania, to może za dużo powiedziane, ale w każdym razie zaufanym człowiekiem starych Kiejkutów, o tak. Pożytecznym idiotom, no nie chciałbym tego mówić, bo znam go jeszcze z dawnych czasów. Z lat 70. z konspiracji, to on wtedy był trochę innym człowiekiem, więc to nie chciałbym tam mówić przez wzgląd na te, wie pan, wspomnienia, ale no rzeczywiście trochę się zbizumanił. Chciałbym się pana jeszcze zapytać, kiedy będzie zniesiona ustawa w konstytucji, że rząd będzie mógł pożyczać pieniądze na cele publiczne w swoim banku narodowym, a nie w bankach komercyjnych. Ale pana, nie, od razu prostuję. Nie jest tak. Konstytucja z 97 roku zabroniła, już nowelizacja, mała konstytucja już tego zabroniła. Zaciągania, pokrywania deficytu budżetowego drogą pożyczki w Narodowym Banku Polskim. Już nowelizacja z 91 roku zabroniła tego, także to było możliwe za komuny, a w tej chwili jest to niemożliwe. Myśmy tylko postulowali, ja zresztą w projekcie konstytucji, który napisałem swoim, to tam był taki zapis, że nie wolno uchwalać budżetu z deficytem. Nie wolno uchwalać budżetu z deficytem, a każda próba ominięcia tego zakazu będzie karana jako kradzież zuchwała. Bez względu na immunitet poselski, bo to wiadomo, tylko posłowie mogą popełnić takie przestępstwo. No i oczywiście to nie przeszło. To nie przeszło. To w 92 roku z takim pomysłem żeśmy wystąpili na forum parlamentarnym. No i można było przynajmniej częściowo zapobiec narastaniu długu publicznego.
Ciekawe, że w 1994 roku z podobnym pomysłem wystąpił w Ameryce Newt Gingrich, żeby zakazać budżetu z deficytem. No i też go nikt nie posłuchał. I jak byłem w 2008 roku w Nowym Jorku, to zepsuł się zegar długu publicznego na tym, Piccadilly tamtym, bo zabrakło tych kratek do zera. Konstruktor tego zegara nie przewidział, że aż tak dużo będzie potrzeba i zabrakło, po prostu zepsuł się ten zegar. Także nie ma tak. Moim zdaniem nie w tym rzecz, żeby rząd... Bo co to znaczy, że rząd pożyczał w Narodowym Banku Polskim? Narodowy Bank Polski po prostu puszczał w ruch maszyny drukarskie. I tyle. Tej wytwórni papierów wartościowych. I dodrukowywano pieniądze. W rezultacie w 1989 roku, jak Państwo sobie może przypominacie, inflacja już stała się trzycyfrowa. Przekroczyła 100% rocznie, więc stała się trzycyfrowa. Bardzo niebezpieczne. To jest zawsze bardzo niebezpieczne. I w związku z tym, no wtedy odstąpiono od tego i w tej nowelizacji małej konstytucji już był zakaz pożyczania, finansowania deficytu budżetowego z kredytu z Narodowego Banku Polskiego, bo to tak się nazywało. Pięknie się tak nazywało. No i teraz i rząd musi co robić? Wypuszczać obligacje. Sprzedawać obligacje. Różnie z tym bywa. Na przykład za premierostwa Leszka Millera rząd, jeśli dobrze pamiętam, wypuścił na 2 miliardy złotych chyba obligacje 20-letnie i nie sprzedał ani jednej. Najwyraźniej lichwiarze nie mieli pewności, czy Polska jeszcze będzie istnieć 20 lat. A w każdym razie, jeśli nawet będzie istnieć, czy będzie w stanie je wykupić. A krótkoterminowo to sprzedał. Tak, proszę bardzo. Dalej, proszę pana. Czy pan jako to tutaj mówca, czy kiedyś nastąpi taki respekt, że w wyborach przy każdym kandydacie na posła, czy innego, czy senatora, będzie jego pochodzenie od trzech pokoleń. Wyeliminuje to pewne rzeczy, zmiany nazwisk, bo niektórzy profesorowie, niektórzy władcy mają już po piątym nazwisku. No to nic złego, wie pan. Jest to jakieś rozmaicenie w tym takim monotonii naszego życia. Nie wie to, na kogo głosuje. I kiedy nastąpi taka sytuacja, że partie nie będą finansowane z naszych podatków. Przecież partia jest dobrowolną organizacją, kto chce wstępuje, kto chce występuje. Proszę pana, zawsze byłem tego samego zdania, zaczynając od finansowania partii politycznych. Uważałem, że to przede wszystkim dlatego nie można finansować partii politycznych z podatków, że jest to niemoralne. Że jest to niemoralne, już pomijając wszystkie inne względy. Na przykład ja uważam, że Sojusz Lewicy Demokratycznej jest partią szkodliwą dla Polski. Tymczasem jako podatnik muszę na nią się składać. No to muszę wbrew swojemu najgłębszemu przekonaniu wspierać finansowo swoimi pieniędzmi ugrupowanie polityczne, które uważam za szkodliwe dla Polski. No to jest niemoralne. Po prostu zmuszanie mnie do czegoś takiego jest niemoralne. No i dziwię się, że stróże moralności jakoś na to nie reagują. Tam pod kołdrą to reagują, a tu takie pomsty do nieba to woła, prawda? Nie reagują na to. Natomiast co do nazwisk, wie pan, dobrze jest jak wyborcy wiedzą, na kogo głosują. To dobrze, tak. Być może, że do trzeciego pokolenia, no to by przybrało taki trochę charakter paragrafu aryjskiego, wie pan, ale no, dlaczego nie? Nie żyjący już pan mecenas Ryszard Parulski, on był mistrzem olimpijskim w tym fechtunku,
wielokrotnym zresztą mistrzem olimpijskim, miał poglądy takie narodowe. No i w związku z tym często tam go krytykowali za antysemityzm, a on nie sprzeczał się specjalnie, tylko mówił: antysemityzm, piękna idea. Proszę bardzo. Proszę uprzejmie powiedzieć Pana zdaniem, w jaki sposób Polacy zjednoczeni w różnych organizacjach, korporacjach krajowych, międzynarodowych powinni walczyć z narastającą siłą przemocy, jaka jest reprezentowana przez masonerię międzynarodową i polską. Proszę Pana, no myślę, że takim najlepszym remedium na masonerię jest jawność. Dlatego, że co właśnie, jak działa masoneria? Ja nie jestem specjalistą, tu Pan Krajski, tu tam on się specjalizuje w masonerii. Tam wszystko przeczytał na ten temat, a ja nawet tam w dziesiątej części tego nie przeczytałem, bo to strasznie obszerna literatura jest. Ale wie Pan, mam taką opinię, że masoni się przechwalają, że uprawiają sztukę królewską. Bo co to jest sztuka królewska? To tak mogło być w średniowieczu, kiedy tam budowano te katedry piękne, takie wspaniałe. Rzeczywiście umiejętności inżynierskie i tak dalej, to w bardzo wąskim kręgu to musiało funkcjonować. Więc to było coś w rodzaju wiedzy tajemnej. I mogło być uważane za sztukę królewską, umiejętność wznoszenia takich gmachów. Teraz tej sztuki naucza się całkiem jawnie na wszystkich politechnikach świata. W związku z tym, no, nie jest to żadna wiedza tajemna. Więc jeżeli masoni przechwalają się, że uprawiają sztukę królewską, to moim zdaniem może to oznaczać tylko jedno. Umiejętność skrytego manipulowania wielkimi masami ludzi. I jawność życia publicznego jest tu, no może nie stuprocentowo skutecznym remedium, ale osłabia skuteczność tego skrytego manipulowania wielkimi masami ludzi. No i tyle. Wie Pan, ja jestem z kolei przeciwnikiem tego, żeby ograniczać swobodę zrzeszania się. Jeżeli na przykład ktoś chce, znajdzie jeszcze innych takich amatorów, że będą na przykład badać Pismo Święte, że policzą wszystkie samogłoski w Piśmie Świętym, potem wyciągną z tego pierwiastek kwadratowy, odejmą roczną produkcję na świecie parasoli od tej sumy, no i wtedy im wyjdzie jakiś taki niepokojący wynik tam, wie Pan, no to jak chcą to robić, to myślę, że to niech sobie robią, prawda? Niech się, jak to Rosjanie mają takie przysłowie, każdy durak po swojemu słuma schodzi. No, wariuje każdy po swojemu. No to jak oni tak chcą, to proszę bardzo. Żeby nie było jakiegoś pochopnego ograniczania swobody zrzeszenia się, bo to właśnie zabija jawność życia publicznego. Więc jak któryś tam mason chce, nie wiem, cyrkiel, węgielnicę i tam fartuszek i tak dalej, proszę bardzo, jak byłem w tym, koło Waszyngtonu jest taka miejscowość Aleksandria i tam jest Muzeum Masonerii, takie największe na całą Amerykę. No i właśnie byłem tam, to ma taką architektonicznie ma kształt katedry takiej z wieżą i tak dalej, tylko nie ma tam krzyża, tylko coś rodzaju ucha igielnego, nie wiadomo co tam właściwie jest. No i jak się wchodzi tam, tu nie ma wątpliwości, gdzie się weszło. Ogromna nawa taka i nadnaturalnej wielkości posąg Jerzego Waszyngtona w pełnej gali masońskiej. Wszystkie tam emblematy ma, i fartuszki, i takie, i owakie, i tam jakieś wisiorki, nawet nie wiem do czego to służy, jak to się nazywa. No i właśnie nic poza tym tego tam nie ma. No i jeszcze była taka gablota z informacją, ilu jest masonów w konkretnym stanie i kiedy tam loże powstały masońskie. No to tam jest, to było nawet ciekawe, to najmniej jest na Hawajach i najpóźniej tam ta loża powstała. Widocznie ci Kanacy nie mieli do tego jakiegoś zamiłowania.
No i jeszcze było takie, co też charakterystyczne, że na jednej ścianie była taka kilkadziesiąt fotografii wybitnych masonów. No i masony mówią, że wszyscy ludzie będą braćmi, prawda? Ale to chyba jeszcze nie teraz, tylko później. Bo na razie nie widziałem tam ani jednego Azjaty, ani jednego Murzyna, ani jednego Indianina, sami biali. Więc coś tam z tym braterstwem, nie jest to jasne. No i oczywiście skłania do postawienia znaku zapytania nad autentycznością demokracji amerykańskiej. Bo loże masońskie są w każdym większym miasteczku nawet. Już w mieście tam jest po kilka, a w każdym miasteczku. Jak to wpływa na autentyczność demokracji, to trudno mi powiedzieć, bo musiałbym tam trochę dłużej pogrzebać i tamtego, ale no już na prima vista mi się taka refleksja nasunęła. Więc odpowiadając na pańskie pytanie, nie ma moim zdaniem idealnego zabezpieczenia, bo liczyć na to, że znajdziemy jakieś absolutne rozwiązanie, to znaczyło, że już Królestwo Boże na ziemi zostało zbudowane, nie zostanie. Na tym świecie pełnym złości zawsze będziemy mieli jakieś niedoskonałości, ale no, są lepsze rozwiązania i gorsze, prawda? Są lepsze sytuacje i gorsze, korzystniejsze i mniej korzystne. Moim zdaniem, bo masoneria się charakteryzuje działaniami niejawnymi. Niejawnymi. I jawność może osłabić skuteczność tych działań niejawnych. I to tyle. Proszę zauważyć, że prawie wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych byli masonami. Dlatego się nigdy nie kryli. Wie pan, to mówię, w Stanach Zjednoczonych przynależność do masonerii jest dosyć wysoka. I to, że, ale wie pan, no różni byli prezydenci, bo na przykład prezydentem Stanów Zjednoczonych był Ronald Reagan. Uważam, że to był całkiem niezły prezydent. Richard Nixon też uważam, że był niezłym prezydentem. Tam pewne grzechy miał, no ale któż ich nie ma. Natomiast no, znacznie gorszym prezydentem był Bill Clinton. Znacznie gorszym. Można te prezydentury, wie pan, oceniać również z polskiego punktu widzenia. Czy z europejskiego, szerzej, prawda? No na przykład Willis Clinton. Willis Clinton, jeszcze jak nie był prezydentem, tylko był kandydatem, przyjechał do Berlina. No i tutaj został 250 tysięcy Niemców, urządziło mu owację. A za co? A za jedno zdanie, które powiedział w swoim przemówieniu. Powiedział mianowicie, że Niemcy powinny wziąć większą odpowiedzialność za Europę. Co to znaczy w przełożeniu na język ludzki? Że ja jako przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych zgadzam się i zachęcam was do tego, żebyście zaczęli urządzać Europę po swojemu. To Niemcom nie trzeba dwa razy tego powtarzać. Sami wiedzą, że tak powinno być, prawda? Sami wiedzą. No więc z naszego punktu widzenia taki prezydent, ja na przykład jak byłem 2 lata temu w Ameryce, to no, agitowałem przeciwko Hillary Clintonowej. Miałem spotkania chyba w 25 miastach tam w Ameryce. No i padały pytania, no to mamy tu wybory i co tu mamy robić? Ja mówię, słuchajcie, Hillaria Clintonowa nie jest człowiekiem nowym w polityce amerykańskiej. Była pierwszą damą, była senatorem, była sekretarzem stanu. I w każdym przypadku, na każdym stanowisku, które zajmowała, to przekonała nas, że Polskę traktuje wyłącznie jako skarbonkę dla Żydów. Więc jeśli by dostała jakieś polskie głosy, to chyba jakiś idiotów kompletnych. O Trumpie nie wiemy nic, czy prawie nic, ale to jest jakaś nadzieja, że on będzie inny. No i rzeczywiście nie przypisuje sobie takiego skutku, ale rzeczywiście Trump wygrał między innymi dzięki polskim głosom. O czym wiem doskonale, bo na przykład na Florydzie tam jest 500 000 Polaków, obywateli amerykańskich. I Trump tam wygrał, a między innymi dzięki temu, że tam działacze Polonii Amerykańskiej, taki pan inżynier Jerzy Burdziewicz, latał z nim samolotem po Florydzie. No i
tam zachęcał Polaków miejscowych do głosowania na Trumpa. I Trump tam wygrał, podobnie w Pensylwanii. No i w Illinois, tam w innych tych, no dzięki, to zresztą powiedział, jak był w Warszawie, że wygrał dzięki polskim głosom, no to on dobrze, że to pamięta. Trzeba mu delikatnie przypominać o tym, żeby nie zapomniał. No i tyle. A to, że wie pan, być może, że on też jest masonem, no trudno, trudno. Każdy ma jakieś, wie pan, właściwości. Nie powiem, że nawet wady, tylko właściwości. No jedni są tacy, a drugi są masonami. Co im zrobić? Taki ich Pan Bóg stworzył. Proszę bardzo. Jak pan przewiduje, kiedy na przykład na świecie będzie wprowadzony, no, tak jak jest plan, nowy porządek świata i jedna waluta? Bo na przykład myślę, że nie. Bank rozliczeń międzynarodowych z 1973 roku w Bazylei, co powstał, to jest podporządkowany familii Rothschild. Oni mają 156 banków rozsianych po państwach. Proszę pana, no jest, z jednej strony jest taka tendencja, żeby, wie pan, tutaj robić jakieś rządy światowe i światowe waluty, ale z drugiej strony na początku 2011 roku było takie porozumienie pod tytułem BRICS. Nazwa tego się wywodzi od pierwszych liter państw, które w tym biorą udział. To jest Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki. Nieukrywanym celem tego porozumienia jest detronizacja dolara jako waluty światowej i zastąpienie jej juanem chińskim opartym na standardzie złota. I Trochę było to dziwne, dlatego że Chiny jednocześnie mają ogromną nadwyżkę finansową, 4 biliony dolarów, ulokowaną właśnie w dolarach, no i co, i uczestniczą w BRICS-ie. No i wyjaśnił ten paradoks pozorny taki chiński finansista Sung Hongbin, który wygłosił odczyt w Warszawie. No, miałem okazję właśnie wysłuchać tego odczytu i poznać go osobiście. Mówił tam o szlaku jedwabnym. Poruszył trzy aspekty szlaku jedwabnego. Po pierwsze, aspekt ekonomiczny. Głównym partnerem Chiny są wiodącą gospodarką w tej chwili świata, więc mają ciężar gatunkowy również w sprawach pieniężnych swój. No i największym partnerem gospodarczym Chin jest Europa, ale ponad 80% obrotów towarowych Chin z Europą odbywa się drogą morską. I ponieważ Chiny się obawiają, że potężna marynarka Stanów Zjednoczonych może w każdej chwili ich zablokować, przeciąć im szlaki morskie. Kto rządzi falami, ten rządzi lądami. To wiemy już od czasów Imperium Brytyjskiego. W związku z tym szlak jedwabny to jest pomysł na to, jak obejść to zagrożenie, dopóki Chiny nie rozbudują potęgi morskiej. To musi potrwać kilkanaście lat, bo oni to robią, ale no, to jest, wymaga czasu i się boją, że tu nie zdążą. Więc chcą rozbudować infrastrukturę szlaku jedwabnego. I to jest ten strategiczny aspekt i gospodarczy, a finansowy jest taki, że tę nadwyżkę finansową, którą mają, dolara, 4 biliony dolarów, właśnie zainwestować w infrastrukturę szlaku jedwabnego, a jak ona zostanie zbudowana, to niech się dzieje, co chce. Tak, niech się dzieje, co chce. Więc nie będzie żadnej jednej waluty światowej, wie pan, będzie kilka walut i to bardzo dobrze, bo to dobrze jest, konkurencja zawsze jest dobra dla gospodarki. Nie wiem, jeszcze o coś pan pytał, tylko zapomniałem, przepraszam bardzo, czy już nie. Nie, chyba nie. Proszę państwa, jeśli nie ma pytań, no to bardzo dziękuję. Tych z państwa, którzy są jeszcze zainteresowani książkami, to zapraszam tutaj do stołu. Jako człowiek interesowny od razu dedykację, no to full service dzisiaj. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, zostańmy jeszcze minutkę tylko. Dlatego, że mamy cały czas od 20 lat Centrum Polski istnieje, od 20 lat
Ja chciałbym serdecznie podziękować. I to by było wszystko. Dziękuję jeszcze raz Państwu za obecność i myślę, że będzie coraz lepiej. Jesteśmy optymistami, dlatego jeździmy. Pan Stanisław jeździ po świecie i opowiada i uczy nasze środowiska narzucone po całym świecie. Myślę, że będą jakieś z tego owoce. Jeszcze muszę. Miejmy nadzieję. Właśnie, miejmy nadzieję. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.